Jeśli chodzi o znak przystankowy w pana życiu, chciałbym nawiązać tutaj do świadków Jehowy. Pamięta pan ten okres? No pamiętam bardzo dobrze, on długo trwał. To się zaczęło w 81 roku, jak stan wojenny wybuchł. Ja byłem wtedy mocno zdruzgotany w ogóle wprowadzeniem stanu wojennego. Naszła mnie dosyć mocna depresja w tej kwestii, nie? I wtedy pojawili się Świadkowie Jehowy, którzy powiedzieli, że nie, że to w ogóle to są jakby konflikty dotyczące tej czy innej strony szatańskiego porządku rzeczy, nie? Natomiast przed nami stoi jakby inna idea osiągnięcia życia wiecznego i raju na ziemi, nie? Po kilkunastu miesiącach zacząłem czynnie uczestniczyć w ogóle i w głoszeniu Słowa Bożego, i w zebraniach, i w ogóle we wszystkich rytuałach, których jest niewiele u Świadków Jehowy. Ale rozumiem, że też pan brał udział w tym chodzeniu po domach. Tak, tak. Chodziłem jako, znaczy nie jako głoszący, tylko jako pomocnik tak zwany, ponieważ nie byłem ochrzczony jeszcze, nie? I to trwało dobrze za 4 lata. I to i Piotrek Wieteska, i Jacek Szymoniak też razem ze mną. Zacząłem wyczuwać, że to nasze granie to jest tak nie do końca dobrze widziane w ogóle, nie? Co innego, gdyby to było źródłem naszego zarobku, gdyby to było naszą pracą. W końcu Michael Jackson pochodził z rodziny Świadków Jehowy. Prince był Świadkiem Jehowy. Zresztą taka dykteryjka śmieszna, że podobno chodził i głosił Słowo Boże z ochroniarzami, nie? W wolnym czasie należy się skoncentrować na głoszeniu Słowa Bożego, a nie na graniu. A to było nasze hobby, nie? Ja byłem wtedy studentem, byłem na utrzymaniu mamy, ale Piotrek pracował i tak dalej. I zaczęto delikatnie na nas naciskać, żeby przestać grać. Ja zbyt ukochałem muzykę po drodze, żeby mi było stać na to, nie? Piotrek i Jacek sobie pozwolili na to, przestali grać w kulcie, ochrzcili się. Ja tyle odwagi nie miałem i myślę, że dobrze, że tyle odwagi nie miałem.